Dzień dobry, witamy się z Wami ze Ośrodka Wczasów Zdrowotnych Villa Carpatia. Ja się nazywam Dorota, dzisiaj jest ze mną tutaj Natalia, nasza fizjoterapeutka. I porozmawiamy sobie o masażu. Natalia, powiedz nam, co to właściwie jest masaż? Masaż jest to zespół ruchów, które wywierają ucisk na tkanki. Polega on na wykonaniu przez terapeutę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych. A jakie działanie na nasz organizm ma masaż? W zależności od techniki, jaką zastosujemy, masaż może mieć działanie wyciszające, pobudzające, przeciwbólowe, lecznicze, regeneracyjne, przeciwobrzękowe, a nawet odchudzające. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do masażu? Kto nie może z niego skorzystać? Takimi przeciwwskazaniami ogólnymi są ostre stany zapalne w naszym organizmie, gorączka, czynna choroba nowotworowa, nieleczone nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka z krwawieniami, przerwanie ciągłości skóry i różne choroby skóry, menstruacja, patologiczna ciąża i wiele, wiele innych. Ale to już dobieramy każdorazowo z pacjentem po przeprowadzonym wywiadzie, czy dany masaż możemy u danej osoby wykonać. Okej, a jak się przygotować w takim razie do zabiegu? Jeżeli ktoś wybiera się na masaż do gabinetu fizjoterapeutycznego, co powinien wcześniej zrobić? Przede wszystkim powinien ze sobą zabrać pozytywne nastawienie i wszystkie stresy i jakieś zmartwienia zostawić za drzwiami gabinetu, żeby w pełni móc skorzystać z zabiegu. Jeśli chodzi o posiłki, warto na półtorej godziny przed masażem zrezygnować z jakiegoś ciężkiego jedzenia, gdyż większość masaży wykonywanych jest w pozycji leżącej i nie będzie to dla nas zbyt komfortowe. Fajnie przed masażem wziąć ciepły prysznic, który nie tylko zmyje brud i pot z naszego ciała, sprawiając nam większy komfort w trakcie zabiegu, ale też przygotuje odpowiednio mięśnie, rozgrzewając je i rozluźniając, co wpłynie na ich podatność na zabieg. Jeśli chodzi o ubranie, nie ma ono większego znaczenia, gdyż masaż i tak wykonujemy na nagiej skórze, więc ubranie musimy z siebie zdjąć. Warto jednak ze sobą zabrać ubrania w miarę wygodne, które po masażu nie będą nas obciskać, no i takie, które ewentualnie mogą się gdzieś troszkę poplamić, bo masaż wykonujemy na oliwkach i zawsze jakiś ślad na ubraniu może zostać. Warto też zdjąć z ciała wszelką biżuterię typu łańcuszki, pierścionki, no zależy od tego, która część ciała będzie poddana zabiegowi. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie za dzisiejszą wypowiedź, za te informacje, które nam przekazałaś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo.